tylko świata rodzinnego dzieje. Thank you.
przyjąć. Weź mikrofon, bo będzie potrzebny na początek. Jeden. Będę przewodowy. O, dobrze. Pięknie słuchacie. Zapłać. Jeszcze po południu przyjdźcie. Zanim rozpocznie się Msza Święta, to jedno słowo wprowadzenia. Ta Msza Święta będzie sprawowana z okazji imienia księdza Władysława, ale także jest z okazji 45-lecia kapłaństwa. Te rocznice 45-lecia kapłaństwa przeżywa w tym roku. Dlatego zaśpiewamy barkę. Tak nawiązując do tej chwili powołania, jakie Pan dał księdzu Władysławowi. Następnie jedno słowo wspomnień osoby starszej, pani Henryki Książę, która bardzo dobrze znała rodziców księdza Władysława, życzenia od uczniów, życzenia parafian i rozpoczniemy Mszę Świętą. Ksiądz Władysław prosił, żebym ja poprowadził liturgię Mszy Świętej, a on będzie wkrótce dobrze. Dobrze by było odwrotnie, ale ponieważ ta temperatura jest taka, jaka jest, a ksiądz Władysław ma trudności ze zdrowiem, ze sercem, to jestem mu posłuszny. No, i to posłuszny. Tak. Dobrze. To tyle tytułem wprowadzenia, a potem będziemy przeżywać liturgię Mszy Świętej. Już nie wchodząc w jakieś inne szczegóły poza liturgiczne. Jeszcze ksiądz Władysław to też sprawuje Mszę Świętą, dziękczynną za wszelkie łaski, błogosławieństwo Boże, jakie w ciągu lat swojego życia, pańskiego także, otrzymywał od Boga.
i dowiedziała się, że bardzo dobrze znała rodziców księdza Władysława. I dlatego tak pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby jednym, drugim słowem, wspomnieniem podzieliła się razem z nami tutaj, skoro jest taka okazja szczególna, jubileuszowa. Bardzo prosimy Panią Henrykę. Tak, jest to szczególna okazja, bo kiedy zobaczę księdza Władysława u nas w kościele, to jest mi bardzo miło i przychodzą mi do głowy wspomnienia mojej mamusi. Moja mamusia była krawcową tej rodziny. Żyła dzieciom i rodzicom. I kiedy szła do kościoła do Wrocławia, zawsze całe naregienie Złotego Życia. A niosę, bo może dzieci będą potrzebowały ubrać do kościoła. Mówi, bo te rodziny to bardzo szanuję. Są bardzo życzliwi, kochający się. Rodzin jest mało. Mówi, z powrotem wracając mamusia z kościoła do domu, zawsze wstępowała, bo coś mama księdza Władzia dawała do uszycia. Ale mówi, ciągle mnie czymś poczęstowała. Raz mówiłam, nie, nie chcę mi się prowadząc na gromadkę dzieci. To rozumiałam, że w dawnych czasach to było trudne. Ale nigdy mnie nie wypuścili z domu, tylko się przynajmniej napiłam. I tak było ciągle nieraz. Ja tam zanosiłam szycie. Ten dom naprawdę był przykładem dla mnie. I dlatego później jeszcze siostra Krysia przychodziła do szycia do mojej mamusi uczyć się. W pewnym momencie przestała robić. Mamusia mówi, idę do kościoła, bardzo się zapytam, co się to stało. Mamusia wraca z kościoła i mówi, my tak. Wiesz co, Krysia poszła do zakonu. Mówi, popatrz, jakie ich szczęście spotkało. Ale szanująca się rodzina to tak. A kiedy księdza Władzia zobaczę w kościele, ciągle mi ta myśl przychodzi do głowy, jak moja mamusia ciągle się wypowiada, że to bogatszy ludzi wstąpię, nawet szklankę wody nie mogę dokonać. A tam nie dadzą nawet drogą przyjść, tylko mam. Mówi, niech wstąpcie, napijecie się. A może dziecko myślę, żebyście się napili, bo do was jeszcze kawałek drogi. I to takie miłe wspomnienie. Dziękujemy bardzo. A teraz z życzeniami podejdą uczniowie. Prosimy bardzo. Thank you.
Godny Ignacie, Księże Władysławie, kochałeś Chrystusa, dlatego z pokorą znosisz codziennie ból, jednocześnie ucząc nas, że bez cierpienia nie można uzyskać dojrzałości, głębokiej miłości do Pana Boga, a przez Niego do każdego człowieka. Serca niezmiennych i do całej parafii, że jesteś razem z nami. Szczęść Boże.
Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki jeden. A zatem dbajcie w niej i nie poddawajcie się za nowo podjawu niewolę.
będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego wąsa i pożera, patrzcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pozostania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie mamy między duchu. Tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Oto słowo Boże. Może to więcej.
Słowa te są jakoś ze sobą ściśle powiązane. I chociaż są różne powołania, ktoś pięknie śpiewa, inny wspaniale waluje, inny jest filozofem, psychologiem, matematykiem, konstruktorem. To są wszystko bardzo cenne powołania. Jednak kiedy mówimy o powołaniu, to na pierwszym miejscu wiążemy to słowo z kapłaństwem. Święty Paweł w dziedzinie duchowej wyszczególnia życie w łasce uświęcającej i to powołanie jest powszechne. Jak poucza nas dzisiaj w liście do Galatów. Ewangelia ukazuje nam Jezusa, wobec którego młodzi mężczyźni ujawniają swoje zapatrywania na powołanie. Są to bardzo wymowne przykłady. Gdy szli drogą, ktoś powiedział do Jezusa: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrze, gniazda, lecz w sercu wieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do czego nawiązują te słowa? Ówcześni uczeni, nauczyciele zwykle gromadzili przy sobie uczniów w swoim domu. Często było to duże pomieszczenie. Niejednokrotnie, tak jak dzisiaj, internaty są przy szkołach. Można było tam zamieszkać. Byli to zwykle bogaci ludzie. I te domy były ich otwarte dla każdego. I to, że Jezus był nauczycielem wędrownym, mimo wszystko, w umyśle tego pytającego człowieka, żywe było przekonanie, że Jezus posiada dom, że ma własną szkołę. I dlatego Jezus w odpowiedzi nawiązuje do faktu, jakie były wtedy rzeczywiste wobec Jezusa. Nie miał szkoły. O, bracie, to będziesz miał tych wodów położyć. Pisma nowe, tam na gniazdy. Chcąc pójść za to, musisz zrezygnować z bezpieczeństwa, jakie daje nam rodzinę. Drugi przykład, sam Jezus kieruje wezwanie do następnego człowieka, bo i sam. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł Jezus: został umarły grzebanie i umarły kardy, idź i głoś królestwo. W tym wypadku powołany nie odmówił Jezusowi pójścia za nim, ale chciał, żeby Jezus poczekał jeszcze. Jeszcze nie teraz. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. To określenie sugeruje, że ojciec jeszcze żył. Bo gdyby była żałoba, to by nie poszedł za Jezus. Być może, że zbliża się do śmierci jego ojca. Stąd syn chciał dopełnić obowiązku pogrzebania. A więc doczekać spokojnie śmierci ojca. Na pewno znawcy uwarunkowań ówczesnych Izraela sugerują, że chodziło temu człowiekowi o uregulowanie spraw spadkowych. Synowi należy się część majątku,
nie umknęły jego uwadze. I trwając w tym zwyczaju tradycji, nie chciał nic naruszyć, co mogłoby naruszyć wygodę i bezpieczeństwo materialne jego. Przypuszczać można, że nie poszedł do tym za Jezusem. Jeszcze nie teraz. Później, Panie Jezu. I jeszcze inny. Rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moim domem. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę w głowę, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Również i ta osoba, można przypuszczać, dorosła. Bo Jezus, powołując apostołów, powoływał ich także małżonków, dorosłych matków, którzy już zarabiali na utrzymanie własnej rodziny. Również ta osoba nie była gotowa pójść za Jezusem. Jeszcze chce się pożegnać ze swoją rodziną. Wszyscy czekają. Wygoda. Bezpieczeństwo upatrywali w dobrach doczesnych. Dzisiaj ten temat z liturgii słowa przypadkowo łączy się z jubileuszem 45 lat kapłaństwa księdza Paryska. Kiedyś Pan Jezus przecież też powołał księdza Paryska, powiedział po egzaminie. W kontekście tych 45 lat na państwa księdza Paryska musiał być jeden, ten moment, kiedy powiedział Jezusowi, idę za tobą, Panie Jezu. Przygotowaniem do tej decyzji. Co to? Tak jak już wspomniałem na początku, żyją rówieśnicy księdza Paryska. Razem chodziliśmy do szkoły. Żyją też starsze osoby, tak jak tutaj pani Henryka, które pamiętają księdza Władysława jako chłopczyka. I podkreślając sąsiedzi, pobożność rodziców, rodzeństwo i sam ksiądz Władysław był dziećmi grzecznymi, spokojnymi. Pilnie się uczyli, byli pobożni w domu. Tak jak to podkreśliła pani Henryka, panowała atmosfera życzliwości, gościnności wobec każdego człowieka. Choć to była liczna rodzina i można było dać dzieciom jedzenie, to potrafiły się tym, co mieli, podzielić z innymi. I to jest właśnie ta atmosfera rodziny, z której wyrosło zdecydowane pójście za Jezus. Dzisiaj skorzystamy 45 lat dla Państwa. Chcemy dziękować Bogu za uwarunkowania, jakie rodzice stworzyli dla księdza Władysława. Te uwarunkowania, w których dojrzewało powołanie kapłaństwa.
jest sposobnym czasem do ukierunkowania swojego życia zgodnie z natchnieniami, jakie niesie nam na co dzień Jezus Chrystus. Są rok miłosierdzia, jubileusz 1050-lecia przy Polsce, czy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Można powiedzieć, tam gdzie wkracza Chrystus, tam niesie też i wyzwolenie. Dla Żydów było to wyzwolenie z prawa, które nadał Żydom Bóg przez Mojżesza na wiele lat, aż do wypełnienia się przyjścia na świat Zbawiciela wszystkich chorób, które były przez wieki przypominane narodom. Dla Boga niesie Jezus wolność, wyzwalając ich z niewoli bożku, które czcili ludzie, błądząc na skutek grzechu pierworodnego. Tak też przecież było na naszym polskim ziemi, kiedy prawojcowie nasi oddawali jeszcze cześć kosztom pogaństwa. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, przypomina nam święty Paweł. A znakiem wyjścia z niewoli grzechu jest chrzest święty. I zatem bardziej mówimy Bogu i strzeżmy tego daru, który jest nam nie tylko darem, ale jak mawiał często Ojciec Święty Jan Paweł II, także zadaniem, abyśmy go nie utracili. Niech ta dzisiejsza niedziela pobudza nas do pokornej modlitwy o nowe święte powołanie do Służby Bożej. I o tą wierność prośmy także dla księdza Władysława aż do końca życia. Księże Władysławie, pozwól, że przywołam tutaj treść piosenki, chociaż jedną z rok, którą adoptujemy do naszego powołania kapłańskiego. Piosenka, która nawiązuje do stylu życia i losu cygan. Teraz mało się widzi cygan wędrujący, ale jeszcze może ty pamiętasz, jak tutaj cygani wędrowali. Ta piosenka jest poszczona i wznosi się ponad ziemskie przywiązania tych powołanych z dzisiejszych Ewangelii, a którzy woleli zostać przy ziemskich wartości. Ostatnie słowo. Jesteśmy światła przychodnie. Jesteśmy Boże cyganie. Nasze jest niebo. Niebo ogromne. Innego domu nie mamy. Niech naszym domem będzie serce Jezusa, które czcimy szczególnie w tym miesiącu, czerwcu. Serce pełne miłosierdzia, a ta prośba, którą w tym miesiącu zanosimy codziennie do Boga, niech się z nami dla nas kieruje razem do domu Ojca. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze, według serca Twego. Amen. Wyznajmy wiarę naszą, wierzę w jednego Boga, Ojca naszego mającego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego rodzonego, który z Ojca jest rodzony,
kapłana, aby Bóg Matkę swoją łaską w szczególnej posłudze. Ciebie prosimy. W intencji ludzi młodych, aby przeżywane w tym roku Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były bodźcem do rozwoju ich wiary i ożywienia nadziei w Kościele. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. W intencji dostojnego jubilata księdza Władysława o potrzebne łaski na dalszą drogę posługi kapłańskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. W intencji naszych rodzin i naszych przyjaciół, aby umocnieni Bożym Słowem kroczyli właściwą drogą życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. W intencji naszych bliskich zmarłych, aby oczyszczeni z grzechów mogli się radować w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. W intencjach nas, uczestniczających w tej Eucharystii, abyśmy byli coraz mocniej zjednoczeni i doświadczali Bożej miłości. Ciebie prosimy. Thank you.
Chrystusa. Thank you.
Boże nasz Ojcze sprawny, święta Hostia, któryś to ofiarowali i przyjęli od nowy nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce mające na wiele dni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Składam najserdeczniejsze życzenia świętującym w tym tygodniu swoim rodzinom.
niebawem